Jako korepetytor online sprzedmiotów ilościowych, ekonomicznych omówię Wam zagadnienie z finansów, zagadnienie rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie w ustalonej wysokości. Jeżeli przykładowe zadanie ma następującą treść. Pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono wartości 200 tysięcy złotych. Do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze. Zamierza wpłacać stałe kwoty płatne na początku każdego półrocza przez całe 5 lat trwania zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja półroczna. Pytanie brzmi, ile musi każdorazowo wpłacać na rachunek oszczędnościowy, aby zebrać niezbędną kwotę. No i teraz treści takiego zadania, po pierwsze trzeba wyłapać, przeczytać przynajmniej jeszcze raz, jeżeli nie rozumiemy tego zadania, co należy policzyć. Policzyć należy stałą płatność, jaką on będzie dokonywać, nasz student, co każdy początek półrocza przez okres 5 lat. Na końcu on chce zebrać 200 tysięcy złotych, ale wie, że oprocentowanie rachunku oszczędnościowego to 10% w skali roku. Jeżeli teraz wiemy dodatkowo, że kapitalizacja jest półroczna, zaczynamy od tego, że stopę roczną trzeba podzielić przez 2. Dlaczego? Bo wówczas stopę roczną zamieniamy zgodnie z tą kapitalizacją na stopę przeliczoną na półroczną. Jeżeli u nas niewiadomą jest ta renta, czyli ile będziemy wpłacać co okres, musimy wypisać pozostałe, ale już wiadome. Wiemy, że FVA prim, czyli tutaj z tym apostrofem, czyli wartość przyszła, którą chcemy otrzymać, wynosi 200 tysięcy złotych i ona ma powstać z płatności dokonywanych na początku każdego okresu, dlatego jest ten apostrof, czyli to są tak zwane płatności z góry. Jeżeli wiem, że okres trwania tutaj tej zbiórki wynosi 5 lat, muszę to uzgodnić z częstotliwością naliczania odsetek, czyli z kapitalizacją. Jeśli kapitalizacja jest półroczna, to ja okres zbiórki 5 lat muszę przeliczyć na liczbę półroczy. Czyli jeżeli mam 5 lat, a w każdym roku mam 2 półrocza, to łącznie analizuję 10 półroczy. To będzie nasza liczba kapitalizacji. Jeżeli wiem, że oprocentowanie roczne wynosi 10%, jest to ostatnia informacja, jaka jest nam potrzebna. Teraz przychodzi kwestia doboru wzoru. Na pewno wybierzemy wzór na ustalenie wysokości renty stałej płatności, ale teraz który wzór? Ten, który jest, w którym wiadomo jest wysokość tych rent, ale co ważne, płatnych z góry i podana jest oprocentowanie i liczba kapitalizacji. Wszystko musi być zgodne. Także pamiętajcie, wysokość rent i co jest ważne, płatnych z góry i podana musi być ta kwota końcowa, bo z innego wzoru ja tego po prostu nie policzę. Nie mam wartości początkowej, ja mam wartość końcową. To, ile ten student nie ma teraz, tylko ile będzie chciał mieć za 5 lat. Gdy wszystko odpowiednio popodstawiamy, kwotę końcową, jaką chcę uzyskać, oprocentowanie, tutaj podane już jako przeliczone na półroczne, liczbę kapitalizacji uznanych również w formie półroczy, wychodzi nam kwota. I ta kwota powinna Wam wyjść gdzieś w przybliżeniu tej równej mi. Niewielkie odstępstwa są jak najbardziej dopuszczalne. Ważne, żeby był to wynik zbliżony. A więc zostaje nam ostatni element, czyli interpretacja. Przykładowa interpretacja może mieć następującą treść. Płatność stała powinna być w wysokości 15 143,73 zł. Po co?
żeby zebrać kapitał 200 tysięcy złotych, gdy będziemy wpłacać każdy początek nowego półrocza przez okres 5 lat, gdy oprocentowanie rachunku bankowego wynosi 10% w skali roku. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.